Dobry Państwu. Chciałem dzisiaj wrócić do tego, jakie możliwości stwarza Khan Academy uczniom i nauczycielom, a szczególnie spojrzeć na to z takiej perspektywy. No, polska szkoła uczy się już w sieci 2 tygodnie. No i nie milkną całkowicie słuszne uwagi czy komentarze, że to jest bardzo problematyczna sytuacja, ponieważ na przykład w wielu rodzinach wielodzietnych jest tylko jeden laptop czy jeden komputer i dzieciaki nie mogą po prostu korzystać z niego wszystkie naraz, już nie mówiąc też o przepustowości łącza internetowego. Chcę powiedzieć, że Khan Academy po polsku ma pewne rozwiązanie, ale chciałbym też nakłonić Państwa do tego, żeby spojrzeć na to systemowo. Odwołam się tutaj do książki mojego szefa, Sala Khana, założyciela Khan Academy Foundation, który napisał taką książkę Khan Academy One World Schoolhouse, a po polsku wyszła pod tytułem Akademia Khana, Szkoła bez granic. I w tej książce zwrócił uwagę na kilka aspektów cyfrowej edukacji, które szczególnie w dzisiejszej sytuacji pozostają bardzo ważne. Otóż cyfrowa edukacja jest tam, gdzie dociera internet, a internet dzisiaj nie tylko dociera przez stałe łącza, ale dociera także do uczniów przez komórki. I to jest kapitał, z którego można skorzystać i należy skorzystać. Zresztą uczniowie z tego skorzystają. Jak napisała w swojej analizie moja dobra znajoma Aleksandra Pezda, na podstawie badań przeprowadzonych przez Brainly.pl, mniej więcej połowa uczniów korzysta, ucząc się w tej chwili, ze swoich komórek, a nie z laptopów. No więc po pierwsze, jeżeli byśmy zrozumieli, że uczniowie mogą korzystać, ucząc się w szkole z komórek, to odpowiednio dostosowalibyśmy to, co robimy do tej perspektywy, to myślę, że znacznie poszerzylibyśmy dostępność tej cyfrowej edukacji. Drugą ważną rzecz, na którą zwrócił uwagę Sal, zakładając Akademię Khana, no to to, że uczniowie mają prawo i lubią uczyć się nie wtedy, kiedy są przewidziane na to godziny nauki, ale wtedy, kiedy sami mają ochotę albo mają na to czas. I to znowu tutaj życie dopisało puentę do tych słów, dlatego że jeżeli w rodzinie jest dwójka albo trójka dzieci, to nie ma siły, żeby one wszystkie naraz mogły pójść do tej cyfrowej szkoły między godziną, nie wiem, 8 a 12. Po prostu na palcach jednej ręki można policzyć rodziny, w których są wystarczające w tym celu zasoby. A zatem trzeba szukać narzędzi, które pozwalają na interakcję z uczniami w taki sposób, żeby każdy z nich mógł zapoznać się z tym materiałem, czy odrobić pracę domową wtedy, kiedy akurat będzie po temu czas i odpowiednie warunki. No a trzecia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, na którą przy okazji warto się zastanowić, to jest indywidualizacja nauczania. Rzecz, która w szkole jest niewykonalna, nauczyciel staje przed klasą i byłoby mu bardzo trudno zwracać się do każdego ucznia indywidualnie, a tymczasem jeśli chodzi o cyfrowe platformy, takie jak Khan Academy, to jest to wręcz polecana metoda współdziałania z uczniami. No więc to, co chcę Państwu pokazać, to chcę zrobić następujące ćwiczenie. Zaloguję się na platformę jako ja, uczeń i nauczyciel. Zrobimy to przez Google, jak zwykle to potrwa parę sekund. Następnie
jednemu z uczniów specjalnie założonym w tym celu klasy demonstracyjnej, Krzyśka Kwietnia, którego Państwo znają, bo jest autorem filmów matematycznych na platformie Khan Academy, z zasobów tej klasy zadanie domowe. No i umówiłem się z Krzyśkiem, że on wykona to zadanie na swojej komórce i nagra, jak mu idzie, a potem pokażę Państwu, co widzi w takiej sytuacji nauczyciel. Wejdźmy więc na pulpit nawigacyjny nauczyciela. Działa trochę wolniej, dlatego że pasmo jest obciążone i mamy tutaj klasę demonstracyjną. Zadawać pracę domową, jak to jest wyjaśnione w naszym kursie dla nauczycieli Khan Academy, można jedynie z zasobów, które są do dyspozycji tej klasy. No i te zasoby można zmienić tutaj w każdej chwili, to znaczy przypisać w każdym momencie nowe przedmioty do danej klasy. No w tej chwili do tej klasy przypisane jest szósta klasa i algebra 1 i algebra 2. Możemy to zapisać. No i teraz możemy polecić, czy mogę polecić swoim uczniom wykonanie tych zadań domowych. No i załóżmy, że zajmujemy się algebrą, więc niech to będzie no, powinna tu być, przepraszam, dodać muszę algebra 1 i algebra 2, właśnie, dodaję algebrę 1 i algebrę 2, teraz one mi się tutaj pojawiają, no, za chwilę się pewnie pojawią, no, już się pojawiły, niepotrzebnie zrobiłem to odświeżenie ekranu. Musimy jeszcze chwilę poczekać. Jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. Dobrze. Więc weźmy algebrę 2. Powiedzmy, że chcę Krzysztofowi zaproponować zadanie na temat funkcji. Otwieram sobie tutaj funkcję. I chcę zaproponować mu, czy też rozmawiamy właśnie o składaniu funkcji, więc chcę, żeby obejrzał film, żeby przeczytał artykuł, żeby obejrzał jeszcze jeden film, no i na końcu sprawdzimy, co zrozumiał z tego, a więc chcę polecić mu rozwiązanie tego zadania. Na tym etapie oczywiście nie ma żadnej różnicy, czy polecam klasie, czy polecam Krzysztofowi, ale tu zaraz ta różnica się pojawi, dlatego że mam tutaj do wyboru, no oczywiście muszę ustawić jeszcze datę, ze względu na tę presję, która jest w rodzinach, dobrze jest zadawać z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ wiadomo, że może się nie być po prostu możliwości, żeby to zrealizować z dnia na dzień. Teraz tutaj pojawia się taka opcja, czy wszyscy uczniowie mają dostać ten sam zestaw pytań w zadaniu, czy każdy z nich różny. Ja bardzo chętnie zostawię różny zestaw pytań, no i teraz trzeba wybrać tych uczniów, którzy mają to zadanie rozwiązać. No i ja specjalnie wybiorę tylko Krzyśka. Prawda? W duchu takim, że tu jest Krzysztof, w duchu takim, że to Krzysztofowi to zadanie
przysłuży i jest on, i wydaje mi się, że jest właściwe, jeśli chodzi o jego wiedzę i możliwości. Dobrze, to dodamy sobie to zadanie. No i one w tej chwili się dodaje i do Krzysztofa będzie wysłana wiadomość, że dostał zadanie domowe, ale mogę też przypomnieć sobie, że Krzysztof ma problemy z stosunkami różnych wielkości. To się bardzo często zdarza. Uczniowie mają nawarstwiające się przez miesiące i lata takiej pospiesznej nauki, w której nie ma czasu na to, żeby wrócić do poprzednich materiałów. Mają nawarstwiające się zaległości, więc poproszę Krzysztofa, żeby obejrzał film i żeby rozwiązał to zadanie jako powtórzenie, jako coś, co jest, co ma służyć odbudowaniu jego możliwości i wiary w siebie. No, oczywiście sam Krzysztof ma to do siebie, że stosunki dwóch wielkości nie są dla niego problemem, ale rozumieją Państwo, że służy tutaj jako przykład. No i będziemy zadawać. Ta sama historia, dwaj uczniowie. Zobaczymy, kto tutaj jest na tej liście. Wycofamy tą opcję i pozostawimy tylko Krzysztofa. Zadajemy czas taki sam, jak był ustawiony poprzednio. I ta informacja do Krzysztofa poszła. No więc teraz skończę nagrywać i poczekam, aż Krzysztof nagra to, co zobaczył na swojej komórce i jak te zadania rozwiązał, a następnie pokażę Państwu, jak wrócimy sobie na pulpit nauczyciela, a w następnym nagraniu pokażę Państwu, jak zobaczę to, co Krzysztof zrobił. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia.